Cześć moi drodzy, poznajcie moje kotki, Persiaczkę Big Love i Ragdolla Elmo. Pewnie zastanawiacie się, co robią kotki na kanale związanym raczej z technologiami. A ich obecność jest całkiem uzasadniona. Wiecie dlaczego? Bo karmię te kotki za pomocą smartfona. Ale oczywiście nie tylko smartfona. Do smartfona mam jeszcze, moi kochani, urządzenie, które nazywa się Smart Pet Food Feeder. Gorszej nazwy nie mogli wymyśleć, dlatego ja wymyśliłem lepszą, ja to nazywam Mi Miska. Mam nadzieję, że nikt w Xiaomi mnie za to nie zabije. A w ogóle do czego to służy? To urządzenie dozuje kotom suchą karmę, czyli wyręcza nas w tej czynności. Po prostu nie musimy o niej pamiętać. I to jest główna zaleta tego sprzętu. Wiadomo, koty są zwierzętami, które możemy spokojnie zostawić nawet na cały dzień. One się doskonale same ze sobą będą bawić. No i oczywiście możemy im zostawić jedzonko też na cały dzień. Ale niektóre kotecki mają tendencję do przejadania się. W rąbie taki całą michę na raz, a później przez resztę dnia głoduje, a jeszcze po drodze może się pochorować, brzuch go będzie bolał. Ta micha rozwiązuje problem, dozuje naszym kotom co określony czas określoną dawkę pokarmu. Ja mam dwa koty, zatem dozuję trochę więcej pokarmu i po prostu maszyna wyrzuca z siebie co jakiś czas, w moim przypadku na przykład co 2 godziny, określoną porcję suchej karmy. Koty sobie mogą podejść, podgryźć, a na pewno nie przejedzą się. Także nie grozi im to, że nagle zaczną wyglądać jak ich pan. Nie grozi im jakieś przekarmienie, żadne sensacje żołądkowe, a mi nie grozi nadprogramowe sprzątanie po kotkach. Do rzeczy, jak ta maszyneria działa? Sprawa jest bardzo prosta. Otwieramy górną pokrywę, wsypujemy do środka karmę i w zasadzie tyle. Potem pozostaje połączyć sprzęt do Wi-Fi i pobrać aplikację Mi Home, czyli tą, którą zarządzamy całym domowym ekosystemem Xiaomi, chociażby odkurzaczami, nawilżaczami powietrza, oczyszczaczami powietrza, inteligentnymi żarówkami itd., itd., itd. Reszta obsługi urządzenia sprowadza się do jego czyszczenia. Co jakiś czas musimy wymienić filtr, wiadomo, po to, żeby żarcie w środku nie kisło, nie psuło się. Musimy co jakiś czas wyjąć i wyczyścić pojemnik na karmę. Po prostu wyjmujemy to wiadereczko, myjemy i tyle. No i wiadomo, co jakiś czas trzeba umyć michę na dole. Na szczęście jest to proste, ona jest mocowana na magnes. Odejmujemy całość. Część, że tak powiem, jadalną wyjmujemy, może pójść do zmywary, możemy umyć ręcznie. Po wszystkim składamy całe draństwo i już, i działa. Ten jedyny przycisk, który znajduje się na pokrywie, służy do ręcznego dozowania pokarmu. Po prostu uznaliśmy, że kot jest głodny, kotu trzeba dorzucić, albo tak po prostu z uczucia chcemy mu coś dać. Cyk, naciskamy, maszyna wyrzuci porcję jadła do michy. Kot przyjdzie, zje, będzie szczęśliwy. Urządzenie, jak widzicie, ma raczej neutralną stylizację, ono pasuje w zasadzie chyba do każdego wnętrza, czy to do salonu, czy to do kuchni. Co ważne, w komplecie oczywiście jest zasilacz z przewodem trudnym do przegryzienia. To ważne, kto ma kota, ten wie. I w dodatku z tyłu maszyny mamy drzwiczki, za którymi możemy nadmiar tego przewodu schować. Także pomyślano tu naprawdę o wszystkim, ale w szczególności o bezpieczeństwie zwierzaka. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to cóż, w aplikacji możemy sobie skonfigurować harmonogram karmienia, czyli to, ile karmy i co jaki czas mają koty dostawać. Możemy sobie wprowadzić dane naszych kotów, ile ważą i tak dalej. Całą statystykę w tej aplikacji również możemy przejrzeć. Ja przyznam szczerze, nie kontroluję tego w jakiś tam strasznie srogi sposób. Niemniej przynajmniej wiem, ile koty mniej więcej jedzą i na tej podstawie mogę planować zakupy karmy. A wiadomo, że tutaj możemy zmieścić dużo i nie trzeba tego pojemnika co 2-3 dni uzupełniać, tylko robimy to, dajmy na to, raz na tydzień. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to kształt tej karmy. Chrupki nie mogą być za duże i powinny mieć kształty jasno określone przez producenta w instrukcji, czyli generalnie zbliżone do okrągłych. Te trójkąciki, gwiazdki, no, nie są zalecane przez producenta, ale powiem Wam szczerze, takie malutkie przechodzą bez problemu. Chodzi o to, żeby po prostu one przechodziły przez ten element dozujący, który ma postać, słuchajcie, po prostu zwyczajnej karuzelki. Obraca się wirniczek, otwiera się otwór, wysypuje się pod wpływem ciężaru własnego jedzonko, otwór się zamyka i tak dalej to sobie działa. Bardzo prościutkie urządzenie, no oczywiście pomijając to, że sterujemy nim za pomocą smartfona, czyli jest ono całkiem mądre. Czy warto kupić taki sprzęt? Moi kochani, myślę, że jeżeli zostawiacie waszego kota lub kotki, tym bardziej, na dłużej, to zdecydowanie warto, bo odpada wam martwienie się o to, czy zwierz jest głodny, czy zwierz zjadł to, co trzeba i tak dalej. Po prostu wiecie to. Spoglądacie na ekran waszego telefonu i wiecie, wydano porcję jedzenia, kiedy wydano, ile wydano. Oczywiście macie też kontrolę nad tym, czy kotełek jest fit,
nie jest przekarmiany, a najważniejsze, że nie musicie o tym co chwilę myśleć. Po prostu robicie to raz w tygodniu, napełniacie zbiornik, czyścicie, wymieniacie filterek co 30 dni, myjecie miskę tam w razie potrzeby i tyle. Koniec. Obsługa kota ograniczona jest do minimum. Odpada wam już jeden problem. Pozostaje oczywiście jeszcze tylko problem kuwety i ewentualnie picia. O piciu też kiedyś może pomyślimy, zrobimy jakiś materiał. A na koniec jeszcze dwa słowa o cenie. W oficjalnym sklepie 579 zł, ale ja znalazłem kilka ofert, wiecie gdzie, dużo, dużo niższej cenie. Jeżeli macie kota, a nie chce się wam co chwila dosypywać mu suchej karmy, to jest to produkt dla was. Ja osobiście polecam. Myślę, że moje koteły również. I to tyle na temat urządzenia, którego nazwy już zdążyłem zapomnieć, a które ja osobiście nazywam mimiską i myślę, że tego warto się trzymać. Do zobaczenia, cześć i smacznego.